A teraz zapraszam na wiadomości z Polski przygotowane przez telewizję Trwam. Ze względu na okres urlopowy nie będą to informacje z ostatnich dni, ale wierzymy, że i tak spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Dziś na Jasnej Górze zebrało się około 100 tysięcy wiernych. Większość uczestników tych uroczystości przyszła na nie w pielgrzymkach z najodleglejszych zakątków Polski. Piesze pielgrzymki na Jasną Górę dotarły już wczoraj. Ich wejście Aleją Najświętszej Maryi Panny jest rokrocznie wielkim wydarzeniem i przeżyciem dla samych pielgrzymów, jak i dla mieszkańców Częstochowy. Zdecydowana większość pozostała na dzisiejsze uroczystości odpustowe. Jakimi intencjami przyjechaliśmy? No przede wszystkim modlić się o zdrowie, o szczęście w rodzinie, żeby wszystko było dobrze. No właściwie to my już pielgrzymowaliśmy 9 dni, dzisiaj już jest 10, bo przyszliśmy na pieszo z Warszawy. Także to jest piękna sprawa, zachęcam wszystkich. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny od dawna przyciąga pielgrzymów do naszego narodowego sanktuarium. Choć święto to obchodzone było w kościele już w początkach VI wieku, to dopiero w XX papież Pius XII ogłosił dogmat, że niepokalana Matka Boga Maryja Zawsze Dziewica po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Dziękujemy Ci, Matko Boża, za Twoją wytrwałość pielgrzymowania Bożymi ścieżkami oraz za to, że szłaś znów w tym roku z pielgrzymami jasnogórskimi. A celem pielgrzymowania na Jasną Górę, jak podkreślił ojciec Izydor Matuszewski, generał zakonu Paulinów, często była modlitwa o potrzebne łaski, dary nieba i niekiedy o cud. Cud także w życiu społecznym. Ten cud obiecywano nam ostatnio na polskiej ziemi. Ale jakże mało robi się, żeby ten cud stał się rzeczywistością lepszego życia dla wszystkich Polaków. Dziś ze szczytu jasnogórskiego wielokrotnie upominano się o lepsze i godne życie oraz o prawo do życia. Wszędzie tam, gdzie naruszone są prawa natury, prawo do życia, prawo do godności ludzkiej, wszędzie tam każdy chrześcijanin ma obowiązek obrony tych wartości. Prymas Polski, ksiądz kardynał Józef Glemp, apelował także o obronę wiary, ale nie tylko. Dziś chrześcijanin musi bronić nie tylko wiary, ale także rozumu. Dlatego, że zwolennicy nowej ideologii zwalczają także rozum, a myślących logicznie i odpowiedzialnie lekceważą. Ksiądz prymas zwrócił uwagę, że wraz ze zmianą ideologii z komunistycznej na liberalną zmieniła się też walka z Bogiem. Wyciszono stwierdzenie, że nie ma Boga, a rozpowszechniono przekonanie, że bogami jesteśmy my, którzy rządzimy mediami, którzy piastujemy urzędy, którzy zapewniamy rozrywkę. Nowi bogowie, jak mówił ksiądz prymas, mogą stanowić normy moralne, wydawać niesprawiedliwe wyroki czy ośmieszać świętości. W uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej 89 lat temu na przedpolach stolicy w okolicach Radzymina i Ossowa idąca na zachód bolszewicka nawałnica została powstrzymana. To była jedna z najważniejszych bitew w dziejach Europy i świata. Druga po wiedeńskiej wielka polska wiktoria. W roku 1920 wieś Ossów była jedną z aren bitwy warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą. Polska armia pokonała wówczas bolszewików dowodzonych przez marszałka Tuchaczewskiego, który kilka tygodni wcześniej butnie zapowiedział, że przez trupa Białej Polski prowadzi droga do zarzewia światowego pożaru. Tym pożarem miała być komunistyczna rewolucja. To, co zostało zrobione przez nasze wojsko, prawie samodzielnie zupełnie, to nie jest sprawa polska. To jest sprawa, że Polacy obronili kolejny raz Europę i chrześcijanizm nawet. Każda bitwa ma swoich bohaterów, którzy stają się symbolami. Ma ich także bitwa warszawska. Ksiądz Ignacy Skorupka, młody kapłan, który w bój prowadził jeszcze młodszych ochotników, studentów i uczniów. Pod Ossowem poległ. W miejscu jego śmierci stoi dziś krzyż, przy którym od wielu lat odbywają się obchody kolejnych rocznic polskiej wiktorii. Tradycyjnie już na cmentarzu poległych żołnierzy w Ossowie sprawowana jest msza święta w ich intencji. Dziś przewodniczył jej ksiądz biskup senior Kazimierz Romaniuk. My tu
na tej ziemi naszej zostaliśmy w sposób szczególniejszy zobowiązani przez Ojca Świętego Jana Pawła II do podtrzymywania tego pełnego wdzięczności, kultu uwielbienia do Matki Najświętszej, która się tu pokazała w czasie sławnego cudu nad Wisłą. 15 sierpnia oddajemy hołd zwykłym żołnierzom, bezimiennym bohaterom nie tylko z Bitwy Warszawskiej, ale innych bitew wojny polsko-bolszewickiej. Pamiętamy przede wszystkim o dowódcach. To na ich barkach spoczywała odpowiedzialność za nowe państwo, zwłaszcza na naczelnym wodzu marszałku Józefie Piłsudskim. Z nami był Józef Piłsudski. To ja zawsze powiedziałem, że to jest nasz dziadziuś, pradziadziuś, ojciec wszystkich Polaków. Obchody cudu nad Wisłą w Ossowie, Radzyminie, Warszawie są dobrą lekcją historii dla kolejnych pokoleń Polaków, którzy na szczęście nie zaznali wojny. Kiedyś ludzie poświęcili własne życie, żeby innym było lepiej w przyszłości. Za rok w 90. rocznicę cudu nad Wisłą jest zamiar nadania orderu Orła Białego zasłużonemu księdzu Ignacemu Skorupce. Powołany kilka miesięcy temu specjalny komitet wysłał już do prezydenta stosowne wystąpienie. Natomiast na setną rocznicę planuje się wybudowanie na tym miejscu Muzeum Bitwy Warszawskiej. W rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami 15 sierpnia jest obchodzone święto Wojska Polskiego. Obchody zainaugurowała msza święta, której w warszawskiej katedrze polowej Wojska Polskiego przewodniczył biskup polowy generał dywizji Tadeusz Płoski. Święto Wojska Polskiego ustanowione w 1923 roku na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej było obchodzone do roku 1947. Później zlikwidowali je komuniści. Obchody przywrócono sejmową ustawą w 1992 roku. To cała tradycja Wojska Polskiego, cała historia Wojska Polskiego, to cud nad Wisłą. To święto mobilizuje, że przypomina o wcześniejszych zasługach rycerskich, żołnierskich, mobilizuje żołnierzy do dalszej, jak najlepszej służby. Podkreśla generał armii Franciszek Gongor, szef sztabu generalnego. Dzisiejsze obchody święta Wojska Polskiego zainaugurowała msza święta, której w warszawskiej katedrze polowej Wojska Polskiego przewodniczył biskup polowy generał dywizji Tadeusz Płoski. W czasie Eucharystii modlono się w intencji ojczyzny i wojska, a także za polskiego żołnierza, który zginął w poniedziałek w Afganistanie w zasadce zorganizowanej przez talibów. We mszy świętej uczestniczył prezydent Lech Kaczyński, a także przedstawiciele parlamentu, rządu, kadra oficerska, kombatanci i weterani. Staram się honory chorążego naszego sztandaru wieńskiego sprawować, aż póki będę miał siłę. Podkreśla major Romuald Budzyński, który swoją karierę wojskową rozpoczął w 1938 roku. Dziś w Belwederze prezydent Lech Kaczyński wręczył jego młodszym kolegom akty mianowania na stopnie generalskie, a także odznaczenia państwowe. Tuż przed godziną 12 Lech Kaczyński w otoczeniu kawalerzystów udał się na plac Piłsudskiego przed grób nieznanego żołnierza. Samo południe przed grobem nieznanego żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart, apel poległych oraz uroczysta defilada.